Ty mów, bo ja się nie będę odzywał teraz. Kasia Linka. Dlaczego Bartek się nie będzie odzywał? Uważa, że Kasia jest ideałem kobiety. To jest typ, który kocha. Uważa, że jest piękna, sympatyczna i niezwykle zdolna. Prawda. Boże, bardzo dziękuję. Na dzień dobry ci tak na, zrobiliśmy. Na dzień dobry, to jest dzień dobry. Miód na serce. Będziemy cię pytać o dobry dzień, bo dobry dzień powinien się jakoś ja zacząć. Ja właśnie mam dobry dzień. Świetnie się zaczyna. Ja też mam jeszcze bardzo dobry dzień. Odrobinę ciasta morelowego. Co dla ciebie oznacza w ogóle dobry dzień? Od czego zaczynasz? Dla mnie dobry dzień ze względu na to, że od paru miesięcy jestem mamą pana Filipa, małego synka, to dobry dzień polega na tym, że mały człowiek bezzębnie się na przykład do mnie uśmiechnie i to już jest dla mnie dobry dzień. Ale szczerze mówiąc też jakby robię wszystko, żeby rano obudzić się w dobrym nastroju i żeby w jakiś sposób optymistycznie się nastawić. I na przykład, nie wiem, dobra herbata na przykład dla mnie. Na ciebie działa, tak? To bardzo dobrze na mnie działa. Ja się spróbuję odezwać jednak, czy w przypadku takiej mamy z kilkumiesięcznym dzieckiem, to nie jest tak, że dobry dzień to jest właśnie jak się prześpi na przykład północy, to już jest dobry dzień? Ja mam fantastyczny dzień ze względu na to, od jakiegoś czasu już, ponieważ moje dziecko przesypia pięknie noce, więc jestem szczęściarą pod tym względem i na przykład za to dziękuję i też jestem fantastycznie szczęśliwa z tego powodu. Ale tak jak mówię, też staram się jakby nie narzekać, bo trochę taką mamy cechę narodową, że albo nam pogoda nie odpowiada, albo jest za gorąco, albo jest za zimno. Ja staram się tego nie robić i mocno się pilnować właśnie w tej mierze, żeby sobie zaplanować, że dzisiaj to będzie właśnie dobry dzień, że jest słońce, to jest fajnie, jak pada, trudno, ale zrobię inne ciekawe rzeczy, żeby się jakby optymistycznie nastawić i tak myśleć. Masz silną grupę wsparcia, 4 przyjaciółki, z którymi czasami godzina spotkania jest lepsza niż tydzień w spa i połączone z psychoterapią. To prawda. Co to za osoby, które towarzyszą ci przez czas dłuższy i są naprawdę dla ciebie bliskie? To są po prostu kobiety, dziewczyny, z którymi jakby nie fantastycznie spędza się czas, jak to z dziewczynami miło gada, opowiada o tym, co modne, co niemodne, co trendy, jakie kosmetyki danego dnia służą nam lepiej lub gorzej. O nastrojach, o tym, co babskie i co powoduje, że robi nam się dobrze, że możemy posłuchać, że komuś też w różnych sytuacjach życiowych jest tak czy inaczej pomóc, poradzić się. Myślę, że to o to chodzi chyba w życiu też. Dobrze mieć takich. Żeby kogoś takiego mieć po dobrze prostu. Dobrze mieć takich przyjaciół. A proszę jeszcze powiedzieć o swoich planach zawodowych. Podobno jakaś sztuka Szczygielskiego się szykuje, tak? Tak, no właśnie. Ja mam przyjemność już grać w jednej sztuce Marcina Szczygielskiego w naszym teatrze, w moim teatrze, Kwadrat, w którym gram stacjonarnie. I tam gramy sztukę Berek, Upiór Moherze, a teraz Marcin napisał nową sztukę pod tytułem Single i Remiksy. I w wrześniu zaczynamy próby do tegoż właśnie przedsięwzięcia. To będzie o młodych ludziach, singlach, jak tytuł na to wskazuje, pracujących w korporacjach i o całej sytuacji z tym związanej. Jak to zwykle u Szczygielskiego, pewnie będziemy się odszukiwać na wzajem. Trochę skandalu będzie, cudownie. Tak, tak lubimy. Będzie trochę skandalu. Powodzenia ci, Kasiu, życzymy we wszystkich działaniach. Pozdrowienia dla pana Filipa, bardzo serdeczne. Bardzo go uściskam. Dziękuję. A pan czyta hasła, tak? Tak. Ja mam, Przepis na dobry dzień. Przepis na dobry dzień. Pani Joanny. Składniki. Mnóstwo zdrowia, fura szczęścia, 3 garnce przyjaźni, garść wiary w siebie, optymizm i śmiech do smaku. Sposób przyrządzania szczęście starannie przesiać przez gęste sito, pozostałe na sicie drobinki pecha wybrać i zamknąć w szczelnej puszce, miłość mocno podgrzać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, w naszym konkursie można wygrać kosmetyki na cały rok, zestaw, który Państwa i Panie szczególnie niezwykle ucieszy, więc bardzo polecamy udział w konkursie. Panów też ucieszy, bo mogą dać Paniom. I powiedzieć, że kupili. Tak jest, oczywiście. Bardzo Ci dziękujemy, Kasiu, jeszcze raz za spotkanie.